Miniony tydzień na drogach powiatu ostrowieckiego był bezpieczny, bo bezwypadkowy. Policjanci odnotowali jednak 20 kolizji drogowych. Zatrzymali także dwie osoby, które zdecydowały się wsiąść za kierownicą pomimo braku uprawnień oraz zatrzymali także dwóch nietrzeźwych kierowców. Pamiętajmy, że nie ma taryfy ulgowej dla tego typu osób i nieważne, czy jest to kierowca motocykla, jakiegokolwiek pojazdu, policjanci zawsze będą interweniować w tego typu sytuacjach, dlatego też pamiętajmy o tym, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na koncentrację, refleks i naszą percepcję. W czwartek ostrowieccy kryminalni, prowadząc czynności związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zatrzymali 22-letniego ostrowczanina, który odpowie za posiadanie mefedronu. Policjanci po zebraniu materiału dowodowego zapukali do drzwi jego mieszkania, gdzie potwierdzili swoje przypuszczenia. W trakcie czynności ujawnili oni blisko 25 gramów skrystalizowanego żółtego proszku, który wstępnie został zidentyfikowany jako mefedron. Młodemu ostrowczaninowi za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Pomimo licznych apeli w dalszym ciągu są osoby, które padają ofiarami oszustów. Tym razem dała się oszukać 62-letnia mieszkanka gminy Bodzechów. W połowie listopada ubiegłego roku zainteresowała się formą pomnażenia swojego kapitału. Za pośrednictwem internetu znalazła ona jedną z ofert i po chwili z kobietą tą skontaktował się konsultant, który to zaproponował jej wpłatę 1000 zł jako wpisowe na poczet zaistnienia w programie, który on realizował, związany właśnie z inwestycją na giełdzie. Kobieta tutaj zgodziła się na tę wpłatę. Kolejno ten konsultant poprosił ją, aby sfotografowała swój dowód osobisty. Kobieta, niczego nie podejrzewając, postępowała zgodnie ze wskazówkami naciągacza. Tym razem na wskazane przez niego konto wpłaciła ona $2000. Łącznie mieszkanka gminy Bodzechów straciła ponad 9000 zł. Policja w dalszym ciągu apeluje o czujność i rozwagę.